Witamy w podcaście Chrześcijańskie QA. Rozmawiamy tutaj na tematy wiary, zbawienia kościoła i chrześcijaństwa. Z tej strony Damian, Kamil. Um, dzisiaj poruszymy taki temat, który nie jest takim pytaniem z komentarza, takim bezpośrednim pytaniem, ale porusza temat, o którym myślę, że myślimy, uważamy, że warto porozmawiać, dlatego, dlatego się do tego odwołamy. I teraz czytam ten komentarz. Moi rodzice niby mówią, że wierzą w Boga, ale mówią, że Jezus według nich nie jest Bogiem, co jest sprzeczne z Biblią, więc według mnie nie są wierzący, podobnie jak 99% fałszywych chrześcijan. Otóż to. Oczywiście. No z tym to się chyba spotyka każdy, nawrócony chrześcijanin w domu, niby jest w Kościele rzymskim, niby rodzice chodzą. Tak, a jak chcesz głębiej w coś wejść, to nie ma. To ci mówią, że nie ma sensu. Nigdy nie czytali słowa Bożego i mówi, że jest był, czyli dla nich jest był Bogiem, to ci powiedzą, że no my tak wierzymy, ale jak głębiej poczytasz i się oni zobaczą, że ty tak głęboko w to wierzysz, to wtedy zaczynają różne rzeczy mówić i też właśnie negowanie bóstwa Chrystusa to jest nagminne, że tak powiem. I Oczywiście, że Słowo Boże potępia. I taka osoba nie może być Chrześcijaninem, taka osoba jest po prostu uniwersalistą, która wrzuca Jezusa do tego jednego samego worka, co Buddha i innych y, nauczycieli, I tego samego może się dowiedzieć od y, hinduistki, a jak ostatnio rozmawialiśmy w parku, że jest był tylko z nauczycielem. Więc jeżeli tylko ktoś umniejsza Chrystusowi i mówi, że nie był Bogiem, że był tylko nauczycielem, no to na 100% wiemy, że nie jest chrześcijaninem. Nawet nie na 99,9, tylko na 100. Bo to jest podstawa nauki chrześcijańskiej. Jeżeli Chrystus nie był Bogiem, jeżeli był tylko człowiekiem, to był grzesznikiem i tak samo jak my. Nie mógł umrzeć za nasze grzechy, bo musiałby najpierw umrzeć za swoje. Ktoś musiałby odpokutować za niego, więc to jest normalnie to jest herezja, jak Najnormalniejsza w świecie i Biblia nic takiego nie mówi, więc więcej już chyba nie ma sensu na ten temat gadać, bo to jest wiadomo, że nie jest chrześcijaninem ten, kto nie wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Jak na przykład świadkowie Jechowi. I pewnie większość osób, które chodzą do Kościoła Katolickiego, również albo w to nie wierzy, albo tylko tak sobie mówi. W ogóle to jest temat dosyć ciekawy. A propos rzymskich katolików, że bardzo wiele osób, które gdzieś tam spotykamy, rozmawiamy, Chodzą od lat do tego kościoła i jakby uważałem, że to jest ważne, żeby tam chodzić, ale później, gdy czyta się Pismo Święte, albo gdy rozmawia się na tematy wiary, to bardzo dużo rzeczy jest w Biblii, którymi oni się nie zgadzają. Albo coś na temat Jezusa, albo Biblia tam w czymś się myli, albo Bóg to nie jest taki. W ogóle nie, Bóg raczej nie stworzył świata, bo przecież świat powstał sam, wybuch albo coś takiego więc jest tutaj bardzo dużo elementów, które dyskwalifikują ludzi z chrześcijaństwa wystarczy sobie, nawet ostatnio doświadczyłem czegoś takiego, wystarczy sobie przejść temat błogosławieństw, skazania na górze które jest w piątym rozdziale Mateusza i o tym szczerze porozmawiać czy, czy ludzie w kościele żyją, w kościele rzymskokatolickim i poza nim w ogóle ci, którzy wyznają jakąś tam wiarę wiarę w Boga, czy żyją z tym, co Jezus tam mówił, czyli czy dla nich na przykład oszukiwanie innych, czy jakaś nawet drobna kradzież, oszukiwanie na jakichś fakturach, czy wzięcie coś nie swojego z pracy, jakiejś rzeczy, czy to jest kradzież, czy nie kradzież, czy Bóg tego chce, czy nie. Tam jest wprost napisane, co Bogu się podoba, a co się nie podoba, kto jest błogosławiony, a kto analogicznie będzie potępiony. Ale bardzo dużo osób nie potrafi tego przyjąć, ani zrozumieć, ani zaakceptować. To jest po prostu poza możliwościami zrozumienia i poza możliwościami wykonywania według tych osób, czyli to, co tam jest napisane, powiedziane przez Jezusa, nie może być prawdą. Czyli słowa Jezusa są podważane na każdym kroku przez bardzo dużo osób, które w jakiś sposób wyznają, e, uznają siebie za katolików rzymskich. Rzymskich. No, I myślę, że. Tyle, wystarczy. Dziękujemy za ten dzisiejszy, króciutki odcinek, za to spędzenie z nami czasu. Zachęcamy oczywiście do tego, aby studiować Pismo Święte, aby studiować Słowo Boże, bo tam jest prawda. Spędzajcie czas właśnie nad tym Słowem Bożym. Jeżeli ktoś z osób, które nas tutaj słuchają, jeszcze nigdy nie przeczytał Pisma Świętego, to bardzo mocno do tego zachęcamy. Zacznijcie sobie od Ewangelii i cały Nowy Testament to jest. Króciutkie, króciutkie dzieło, tak naprawdę 300 stron. Bardzo technicznie bardzo łatwo to przeczytać, więc bardzo mocno zachęcamy do czytania, do studiowania i do tego, aby pokutować ze swoich grzechów i aby uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Bogiem, bo jeżeli tego nie przyznamy, to czeka nas wieczność w piekle bez Boga, którego, którego taka osoba nie chce. Z Bogiem, tylko w piekle. Tak. <laughs> No i jeszcze jedna rzecz, że tak naprawdę, dopóki nie przeczytasz Słowa Bożego i nie będziesz znał go na tyle, że będziesz wiedział, co ono mówi, to też nas nie słuchaj, w ogóle nikogo nie słuchaj, dopóki sam nie będziesz wiedział, co jest w Słowie Bożym, bo to się mi ja Tak. No dokładnie. Możemy być takimi samymi zwodzicielami, jak każdy inny człowiek. Ja jak dokładnie. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Podcastu można słuchać na YouTube, na naszym kanale żyjesz tylko raz, zapewne większość osób właśnie tutaj nas słucha, więc jeżeli Wam się podobało, jeżeli coś Wam te nasze nagrania dają, to zostawcie łapkę w górę, można komuś to podesłać, jeżeli uważacie, że ktoś może potrzebować tego przesłuchać. Zachęcamy też do słuchania nas w aplikacjach do podcastów, można to sobie puścić gdzieś w samochodzie, na spacerze, na Spotify, Spreakerze czy na iPhone'owej aplikacji podcasty. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, to piszcie je w komentarzach na YouTube. Za dzisiaj serdecznie dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.